Przedstawiamy niebieski narożnik. No właśnie, opowiadaj o sukcesach tego zawodnika. Najpierw sukcesy. Klub Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Inowrocław. Lat 21. Waga 115 kg. W 2016 brązowy medal Mistrzostw Polskich z boksingu Full Contact Junior Młodszy. 2017 rok, złoty medal Mistrzostw Polskich i w boksingu Full Contact Junior Młodszy. 2019 rok, srebrny medal Mistrzostw Polskich Full Contact Junior Starszy. 2020 rok, złoty medal Mistrzostw Polskich i w boksingu Full Contact Młodzieżowiec. I w 2021 roku srebrny medal Mistrzostw Polskich w boksingu Full Contact Senior. Moi drodzy, a jego rywalem będzie reprezentant klubu Ziętek Team Kalisz. Wiek 25 lat. Waga 115 kg, czyli identyczna waga. Jego najważniejsze sukcesy to srebrny medal Mistrzostw Świata Seniorów WAKO. Dwukrotny złoty medalista i wicemistrz Europy w kickboxingu. Wielokrotny mistrz Polski w kickboxingu. Młodzieżowy mistrz Polski w boksie. Wicemistrz Polski seniorów w boksie. Reprezentant Polski na Mistrzostwach Europy w boksie. Wraca do ringu po kilkunastomiesięcznej przerwie. Aleksander Stawirej. Moi drodzy, myślę, że to jest ten czas, kiedy z odpowiednim podkładem muzycznym myślę, że teraz porządnie zedrę gardło, ale czas, abyśmy ich powitali już za chwilę w ringu. Stawką jest zawodowy mistrz Polski w kickboxingu Full Contact. W narożniku niebieskim reprezentant klubu Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Inowrocław. Zawsze do was ustawiony na celowi. Nawet po porach teren nie składa obroni. Nie widziała tata dookoła, co go chroni. I on woli. Pokażę w treningu, jak jest ciężko. Wylewać siebie poty, żeby z walki być zwycięsko. Przegrana walka nie zakrywa twarzy. Swojego przeciwnika szacunkiem zawsze darzy. Siła charakteru. Moi drodzy, Patryk już jest w ringu. Czas, abyśmy zaprosili do ringu drugiego z zawodników, którzy zawalczą o to zawodowe trofeum. A będzie to reprezentant klubu Ziętek Team Kalisz. Aleksander Olek Stawirej!
Walka wieczoru o pas zawodowego mistrza Polski w formule full contact, o pas Polskiego Związku Kickboxingu. Dwóch kadrowiczów. Karolewski to jest zawodnik, który jest w kadrze Polski w full kontakcie, natomiast Stawirej poza sukcesami w tej formule kickboxingu jest także reprezentantem Polski w boksie olimpijskim. On między innymi walczył w Kanadzie w meczu Kanada-Polska, walczył w wielu innych krajach, takich jak Mołdawia, Francja, Hiszpania, Czechy, Ukraina czy Bułgaria. Wielokrotny medalista mistrzostw Polski w boksie w formule plus, w wadze powyżej 91 kg. No i tutaj waga ciężka. Jeden cios może zadecydować i to naprawdę nie jest komuna, no bo ci zawodnicy jednak jak wiadą z mocnym uderzeniem, to naprawdę może spowodować duże problemy u rywala. I widzimy, że Karolewski ma swój plan na ten pojedynek. Przede wszystkim prawa ręka. Natomiast tutaj faworytem będzie Aleksander Stawirej, podopieczny trenera Mariusza Ziętka. Natomiast Patryk Karolewski z TG Soku Inowrocław, trener Michał Olszewski. Oczywiście Stawirej na czerwono, to ten wyższy zawodnik na czarno, Karolewski. Olek, lewa, prawa! Bardzo dynamicznie na nogach Stawirej, nie było mocne to kopnięcie, ale jednak dobrze wie, kiedy jakiej techniki użyć. Olek Stawirej też bardzo dobrze wykorzystuje przewagę warunków fizycznych, również zmienia płaszczyznę ataku pięściarskiego, czyt i to na głowę, są ciosy, także na tułów, koniec pierwszej rundy. No bardziej taki, bym powiedział, uliczny styl prezentuje nam Karolewski, natomiast, jak już wspominałem, bardziej dynamicznie, technicznie stara się rozegrać wszystko na swoją korzyść Stawirej. A więc zaczynamy drugą rundę pojedynku o pas mistrzowski PZKB w formule full contact, kategoria ciężka. Karolewski na czarno, na czerwono Stawirej. Ale widać, jak kontroluje dystans Stawirej. Widać już po samych uderzeniach, po technice, różnice, jeśli chodzi o umiejętności stricte pięściarskie. O proszę, prawie do trójkąta wskoczył tutaj Karolewski do Stawireja, natomiast no oczywiście nie jest to MMA, więc szybko zostali zawodnicy podniesieni do stójki. Nie są na razie to mocne ciosy w wykonaniu Stawireja, przynajmniej na takie nie wyglądają. Natomiast to wszystko absolutnie waży. Dużo bardziej dynamiczny, dużo bardziej agresywny przede wszystkim. To jest słowo klucz, żeby scharakteryzować się to, co robi Karolewski w ringu. Ale także jest rotacja. Stara się być nieuchwytny Karolewski.
aby nie dosięgał ich długimi, nie dosięgał go długimi rękami Stawi Rej. Natomiast Stawi Rej, no, odnoszę wrażenie, że na razie sobie ustawia rywala. Powoli, nie spieszy się. Są luźne ciosy lewą ręką rzucane od czasu do czasu. Jakaś kombinacja ze zmianą płaszczyzn, jak widzieliśmy to jeszcze kilka sekund temu. Dobry mi, przepraszam, front na głowę Stawi Reja, ale to też wydaje mi się, że to będzie kwestia czasu, że coraz częściej Aleksander Stawi Rej będzie szukał nogą głowy rywala. No tutaj dysproporcja, jeśli chodzi o wzrost, jest dosyć widoczna. Natomiast Karolewski, no co będzie robił? Będzie starał się wchodzić do półdystansu. Tylko czy Stawi Rej ze swoim bardzo dużym doświadczeniem po prostu mu na to pozwoli? Na razie przez dwie rundy wychodziło dosyć średnio. Jeśli chodzi o przedostawanie się oczywiście zawodnika z Inowrocławia do półdystansu, o skracanie dystansu. A to właśnie trofeum, o które walczą obaj zawodnicy. Ale cały czas uważnie Stawi Rej, żeby nie nadzieć się na jakąś kontrę prawą ręką rywala, bo z pewnością Karolewski, przepraszam, na to czeka. I teraz próba podejścia Karolewskiego, próba skrótu dystansu, ale bardzo spokojnie w defensywie Aleksander Stawi Rej. Oj, zmieścił teraz lewy Karolewski, przepraszam, najmocniej. No bardzo dobrze akurat wyszedł ten atak. To wejście Karolewskiemu. No najlepsza akcja Inowrocławianina. I uruchomił wykroczną nogę Stawi Rej teraz. Ale tak punktuje sobie spokojnie Stawi Rej. Zamknął teraz przeciwnika na linach, ale odpuścił w pewnym momencie. Nie cisnął go, tylko kilka ciosów zadał Aleksander Stawi Rej i dalej spokojnie do dystansu. Lewa ręka, lewe proste rzucane z totalnego luzu. Kontrola dystansu przede wszystkim. Teraz wszedł z prawą. Prawy nie doszedł do głowy Karolewskiego. Dobrze odrzuca od lin przeciwnika. Nie daje się zamknąć Stawi Rej. I koniec trzeciej rundy z pięciu zaplanowanych. Runda numer 4.
Pojedynek opas zawodowego mistrza Polskiego Związku Kickboxingu w wadze ciężkiej w full kontakcie. No i proszę, teraz Tawirej dołożył wysokie kopnięcie, nawet dwa razy starał się zaskoczyć high-kickiem rywala, ale musi uważać na prawą rękę. Dobrze wstrzelił się Karolewski. Jeszcze teraz dobre dwa ataki, najpierw na dół, potem podbródkowy z bliskiego dystansu Karolewskiego. No i również kopnięcie opadające. Na niższego rywala to jest bardzo dobra taktyka. Świetny prawy. Dobry podbródek wszedł. Jeszcze jeden podbródkowy. Stawireja szukał podbródkowego. Jeszcze jednego, ale tym razem odsunął się Karolewski. I chciał tak strącić głowę rywala na rozerwanie klinczu. Dobry ten pomysł Stawireja, natomiast no, brakowało centymetrów. No te ciosy nie są zadawane zawsze z pełnym skrętem u Stawireja, ale wie kiedy uderzyć, wie kiedy wstrzelić się, kiedy jest odpowiedni dystans między nim a rywalem Oleg Stawirej. Świetnie zastopował midem Stawirej rywala. Bardzo dobry teraz atak. Natomiast Karolewski już tylko pojedyncze zrywy. Już bardzo zmęczony jest zawodnik z Inowrocławia. Ale unika kopnięć. Także paruje. No i koniec rundy. Teraz przyłączył się, zachęcił jeszcze Karolewski swoich kibiców, którzy są tutaj w liczbie około 8 w hali Osryr w Kaliszu. A więc wzmaga się doping dla zawodnika przyjezdnych. No zobaczymy, czy poniesie Karolewskiego do jakiejś widowiskowej akcji. Czy będzie w stanie odmienić losy tego pojedynku Patryk Karolewski? Bardzo dobry atak na tułów, ale teraz zmyślnie dosyć stawi Rej. Nie dał się rozkręcić w pół dystansie, nie dał tego momentu na rozerwanie. I świetny ten high kick, no czysto weszło, ale pokazuje Karolewski, że nic mu nie jest, ale chyba tutaj jest naprawdę duża dawka adrenaliny, szał bitewny Karolewskiego. No co tu się dzieje na trybunach? Dwie grupy wspierające swoich zawodników, bardzo duży tumult, mimo że tutaj nie jest pełna hala, ale naprawdę duże wydarzenie jest dzisiaj w Kaliszu. No i stara się jeszcze trafić na głowę. Trafił lewą ręką Stawirej. Chwila przestoju, ale zaraz zobaczymy prawdopodobnie znowu fajerwerki. No, końcówka rundy. Dobrze uchylił się przed ciosem Stawirej, zmieścił parę krótkich ciosów. Chcę jeszcze powtórzyć sztukę sprzed kilkudziesięciu sekund, kiedy trafił przeciwnika czystym hajem. Nie daje się
zaskoczyć w półdystansie Stawirej. Kiedy trzeba, wchodzi w klincz, łapie swojego przeciwnika. Za to może zaraz dostać reprymendę. Także korzysta z długich nóg i koniec. Moi drodzy, czas na werdykt walki wieczoru. Tytuł zawodowego mistrza Polski w kickboxingu w wersji full contact w 2021 roku decyzją sędziowską jednogłośnie zdobywa reprezentant klubu Ziętek i Janusz Aleksander Stawirej! A więc Aleksander Stawirej mistrzem zawodowym w full kontakcie Polskiego Związku Kickboxingu. Ja rozmawiałem z Olkiem przed tą walką. On czekał półtorej roku, nie był w ringu. On czekał na tę chwilę, na walkę, ale też czekał na ten moment, kiedy za chwilę zawiśnie na nim ten wymarzony kolejny pas. Moi drodzy,